Cześć, witajcie. Ja jestem Magda, jest ze mną Oliwka i razem z Łole i Łyżwy Dobra Zabawa zapraszamy Was na dzisiejszy tutorial. Powiemy Wam w nim co nieco o błędniku, a w zasadzie o tym, jak go ćwiczyć i co można robić w domu, jeśli nie macie spinera, albo jeśli spinner już Wam się trochę znudził i chcielibyście poznać jakieś nowe sposoby. Co Wam będzie potrzebne? Skarpetki, a w zasadzie tylko jedna skarpetka, którą założycie sobie na but. Możecie już to zrobić, widzimy się w następnej części i zaraz już pokażemy Wam, jak w tej skarpetce na bucie się kręcimy. Nie mamy w domu spinera, mamy skarpetkę, albo mamy w domu super parkiet, którego po prostu nie chcecie niszczyć, a w tych warunkach wiadomo, nie za bardzo możemy gdzieś wyjść. Skarpetka będzie bardzo fajnym substytutem. Będzie to też troszkę łatwiejsze na skarpetce. Z jednej strony skarpetka nam się ślizga, ale z drugiej strony macie większą powierzchnię, na której będziecie się kręcić, więc jest też trochę łatwiej. No i przede wszystkim, jeśli wypadacie z osi, jeśli czujecie, że coś jest nie tak, dużo łatwiej jest się potem ustabilizować, no bo jeśli chodzi o spinner, to tutaj w przypadku błędów mogą się też zdarzyć upadki. Zrobimy sobie na tej skarpetce imitację wszystkich tych piruetów, których będziemy Was uczyć na treningach imitacyjnych, czyli zrobimy sobie piruet stany, zrobimy sobie piruet rotacyjny, zrobimy sobie wejście do piruetu siadanego i wejście do wagi dla tych już bardziej zaawansowanych. Ale zachęcamy Was do tego, że nawet jeśli jesteście na samym początku Waszej łyżwiarskiej drogi, to żeby obejrzeć to wszystko, co będziemy tutaj robić. Ważne jest to, żebyście mieli sporą przestrzeń, wejście ze spirali, biodro jest zamknięte, otwieramy biodro i jak zawsze robimy wyjazd. Tak, Oliwka będzie Wam pokazywała każde ćwiczenie dwa razy i potem zmieni jeszcze stronę. Tak, tak się może wydarzyć, że wypadniecie z tej osi, to jest zupełnie co innego niż ćwiczenie na lodzie. Oliwka, zrób może jeszcze przodem, żeby wyraźnie było widać, jakie mamy wejście. Biodro zamknięte, noga z tyłu prosta, plecy są napięte, mocny skręt i teraz wychodzimy, robimy kontrpozycję w drugą stronę pajacem, noga poszła. Byliśmy wyprostowani, bardzo ładny wyjazd. Pamiętajcie, że diabeł tkwi w szczegółach, żeby każde ćwiczenie zrobić do samego końca. Spróbujmy rotacyjny, myślę, że może Wam być nawet troszkę tutaj prościej. Przypominamy, że teraz musicie zmienić nogę. I to sobie krok po kroku przejdziemy, co tu się zmienia, co jest inaczej. Jeszcze się nie kręć, Oliwka. Pokażmy to w rozbiciu na części, co się będzie działo, w ogóle w którą stronę my będziemy wychodzić. Co będzie tutaj innego? No przede wszystkim, jak widzicie, zmieniliśmy sobie nogę, a będziemy się kręcić na drugiej nodze. Zobaczcie, otwieramy pozycję, zamykamy, to jest pozycja już w trakcie piruetu. Pokaż, Oliwka, zakręć się, zróbmy rotację. Tak, kręcimy się do tyłu. Kręcimy się do tyłu, a zupełnie inny ruch to jest to, z czym na łyżwach często macie taki psychiczny problem, żeby zakręcić się w inną stronę, bo nie wiecie, co się wydarzy. A zawsze wszystko, co robimy do przodu, wydaje nam się prostsze niż to, gdzie musimy pójść do tyłu. Tak, pamiętajcie o tej pozycji nogi, o tym, żeby tutaj wyjść do pionu. Cały czas musicie być w jednym pionie, jak się tylko trochę odchylicie, no to skarpetka tutaj Wam tego nie wybaczy, nie ma krawędzi, która Was jeszcze może złapać i uratować. Zrobimy sobie teraz piruet siadany. Jeśli z nami ćwiczycie, to już wejście do piruetu siadanego widzieliście. Główna różnica pomiędzy wejściem do piruetu stanego a siadanego jest taka, że już nie będziemy po pozycji spirali wychodzić w górę, tylko zostaniemy na tym samym poziomie, a od razu przejdziemy sobie do dołu. Ręka nas prowadzi, ręka razem z nogą idzie,
Ona nas tutaj, trzeba ją przytrzymać, nie może ona nam wypaść z tej osi, w której mamy nogę. Oczywiście nie zakręcimy sobie w warunkach domowych w skarpetce tego piruetu tak nisko, jak powinniśmy, ale wszystkie pozostałe nawyki możemy sobie w ten sposób wypracować, jak również przyzwyczaić nasz błędnik do tego, że się kręcimy. Pokaż, Oliwka, jeszcze raz, jeszcze przodem, może nie bokiem. Tak, i ten moment. Zobaczcie, zróbmy to jeszcze raz, żebyście wszyscy zobaczyli, o co nam chodzi z ręką, którą tu przytrzymujemy. Hop, wychodzimy i ten moment, tak, ten moment. Teraz Oliwka zrobi szybciej. I drugą rękę dokręcamy. Tak jest. No, a jeśli macie ochotę na trochę więcej, to jeszcze możemy sobie spróbować zakręcić się w piruecie wagi. Upewnijcie się tylko, czy żadne dobra rodowe nie stoją w pobliżu i czy czegoś nie stłuczecie za sobą. Sprawdźcie, czy macie dostatecznie dużo miejsca. I my znowu zaraz sobie to rozbijemy na części. Pozycję spirali, wychodzimy do wagi, a podczas naszych treningów cały czas robimy bardzo dużo na mięśnie pleców, na biodra, bo nie będziecie w stanie tej wagi utrzymać tylko samą nogą. Możecie mieć super rozciągnięte nogi, robić szpagaty na wszystkie strony. Jeśli nie będzie tutaj pracy pleców, jeśli nie będzie lędźwi, jeśli nie będzie bioder, to po prostu tej nogi nie utrzymacie. A przypomnijmy, pokaż, stań, Oliwka, w pozycji wagi. Może bokiem, żebyśmy zobaczyli. Zobaczcie, noga, tak, musi być ponad biodrem. Taka waga, na Oliwce nawet będzie ciężko taką zrobić, taka waga nie jest do zaliczenia. Tak, może być ta noga trochę niżej niż teraz u Oliwki, ale musi być ponad biodrem. Plecy są wyprostowane, głowa jest przedłużeniem tułowia. I to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Zrobimy sobie to jeszcze raz. Tak, mocna pozycja spirali. Wychodzimy na krawędź. No tutaj nie mamy krawędzi zewnętrznej, ale wyobrażamy sobie, że ona tam jest. I od razu wchodzimy w pozycję wagi. Jeszcze raz. Pokażmy jeszcze na drugą stronę, żeby można to sobie było przełożyć. Tak, dzisiaj totalny zawrót głowy, ale oczywiście nie zapominamy o wzmocnieniu, więc jeszcze czeka nas seria killerka, która już za chwilę. Ale teraz jeszcze przed nami waga na drugą stronę. Tak jest, pozycja spirali, jedziemy na lewej nodze, wychodzimy w wagę. Tak, no, jest to dla nas zdecydowanie cięższe zrobić to w drugą stronę niż normalnie, ale przypomnijmy, że są piruety, znaczy inaczej, jest piruet waga ze zmianą nogi i część zawodników to wykonuje w ten sposób, że zmienia nogę, zmienia kierunek. Tak, to jest trudna cecha, mało osób to robi, no ale znajdziecie zawodników takich, którzy ten piruet wykonują. Można spróbować na podłodze, nic wam nie szkodzi. Mamy nadzieję, że wam się podobało, że będziecie ze skarpetkami ćwiczyć częściej. To bardzo fajny sposób na urozmaicenie waszego łyżwiarskiego treningu. Dajcie nam znać, jak wam się podobało i widzimy się w kolejnych tutorialach.